właśnie chciałam nawiązać do wczorajszego gola twojego partnera. Co powiedział po tym, jak strzelił? Jak strzelił, to te pierwsze słowa uśmiechnąć do mnie, on mówi, widziałaś? Ja mówię, widziałam. Ja mówię, on mówi, cieszysz się? Tak, cieszę się. Także fajnie, jestem bardzo szczęśliwa, że strzelił bramkę, że po długim czasie, kiedy tam polskie prezentacje nie strzelał, to cieszę się, że teraz strzelił i że mam nadzieję, że to pójdzie cały czas w dobrym kierunku i będzie cały czas tam strzelał. Jessica, masz też pasję, którą jest projektowanie. Jak to się w ogóle zaczęło? Zaczęło się od tego, że jak byłam małym dzieckiem, to zawsze brałam od swojej siostry ciuchy i łączyłam je w różne stylizacje i prosiłam swojej mamy, żeby sfotografowała je. Ja potem wymieniałam elementy i zaczęłam rysować. Na początku to były rysunki takie dziecięce, później przeszłam do rysunku żurnalowego, więc w sumie zaczęłam się interesować bardziej modą, już iść w tym kierunku. Rok temu byłam na kursie z Anną Męczyńską. W tym roku chcę to dalej kontynuować i dalej projektować. Mam nadzieję, że mi się uda i że będzie wszystko w porządku. Jakie są twoje kolekcje, które projektujesz? To, co na razie projektuję, to wszystko jest do szafy. Można powiedzieć, że na razie nie wystawiam tego nigdzie, na razie sprawdzam materiały, sama się uczę na tych materiałach, sama się uczę nie szyć, ale projektować, robić wykroje i zobaczymy, jak to będzie.